O relacjach mamy i córki. Obydwie bardzo znane, piękne, młode, utalentowane i w naszym studio. A w naszym studio Natalia Lesz i mama Natalii Grażyna Lesz. Dzień dobry. I jaka to relacja? Pamiętam taki tekst, że nie pamiętam już, w której to było gazecie, ale tytuł był absolutnie niezwykły. Przepraszam za przydługi wstęp. Jak układa się relacja dwóch kobiet, z których jedna przeżyła w ciele drugiej 9 miesięcy. Zawsze szalenie mi się to podoba, kiedy myślę o moich relacjach z moją mamą. Jakie są wasze relacje? No, bardzo ciepłe, bardzo czułe. Jest duża empatii. No i bardzo ogromne przywiązanie, to na pewno. A maminego strachu, że dziecko tak się w show biznes wyrwało? No cóż, maminego strachu specjalnego nie mam strachu, jeżeli o to chodzi, dlatego że jakby ja w ogóle szłam, ja obserwowałam, co moje dziecko lubi, co jest jej potrzebne, co sobie wybiera i obserwowałam to po prostu, więc jakoś ze spokojem ufałam jej, że wie, co robi, a jeśli przez moment nie wie, to za chwilę się dowie, co. Pani Grażyno, a czy Natalia miała taki okres buntu i naporu, kiedy gdzieś odpływała trochę od pani, miała jakieś dziwne, ciekawe pomysły na temat, co robić w swoim życiu? No, tak. O, właśnie, miała, proszę nam o tym opowiedzieć, jak to wyglądało. Tak mi się dowiemy. Miała. No cóż, no, chociażby jej pomysł na wyjazd z kraju. Był, to był zupełnie, wyłącznie, jedynie jej pomysł. To było wręcz wbrew mojej woli. Aczkolwiek, ponieważ zawsze właśnie obserwowałam i myślałam, że to jest jej życie i niech spróbuje, niech próbuje, no to tak próbowała. Wydawało mi się, że wróci, że szybko wróci. Natalia, co to znaczy, myliłam? Przepraszam, wyjazd wbrew woli mamy? To znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja byłam bardzo młoda, kiedy zdecydowałam się wyjechać do Stanów. Ile miałeś lat? 17. I tutaj ogromny ukłon i szacunek, jeżeli chodzi o to, że pomimo tego, że byłyśmy bardzo ze sobą związane, to mama uszanowała moją decyzję i potraktowała mnie jako partnerkę i powiedziała, okej, ufam ci. Próbuj, dziecko. Ale rozumiem, że to nie był taki sprzeciw. Proszę bardzo, chcesz, rób na własny rachunek, na własne konto, zero pieniędzy, radź sobie dziecko sama. No nie, nie, aż tak nie było. Aczkolwiek ona pracowała tam przez pewien okres czasu. Ale rzeczywiście... Mając 17 lat, tak? To był ten wyjazd do szkoły aktorskiej? Tak. Znaczy, tak, ja kończyłam tam szkołę średnią, potem byłam na Uniwersytecie Nowojorskim przez 4 lata. Tam troszkę pracowałam, no ale zaszło się prawie 12 lat bez rodziców. Przez 10 lat. No 11. Ciągle się o to kłócimy. 11. O co się jeszcze kłócicie? O co się jeszcze kłócimy? O wiele rzeczy się kłócimy. Przepraszam. Znaczy, nie, jakoś niespecjalnie może kłócimy, ale jednak mamy, każda ma swoje zdanie i informujemy się o tym, że właśnie tak jest, no, że nie jesteśmy we wszystkim zgodne, idealne, chociaż zawsze bardzo się kochamy. Natalia, jeżeli byłaś 10, 12 czy 10 lat, to jednak wróciłaś, pojechałaś jako nastolatka, wróciłaś jako dojrzała kobieta. Dorosła, czy trzeba właśnie, dorosła kobieta. To prawda, ale tutaj znaczy też... Nie zawsze. Też ogromne podziękowania dla mojej mamy, bo zawsze przede wszystkim uczyła mnie realizmu, uczyła mnie szacunku i tolerancji wobec innych. I wychowywała mnie przede wszystkim w kontekście moich zdrowych relacji, emocjonalnych relacji z innymi ludźmi. I myślę, że też dlatego nie pogubiłam się tam w tych Stanach za bardzo, będąc jednak młodą osobą. To znakomite wsparcie. Ale powiedzcie, co to znaczy wychowywać w zdrowych relacjach z innymi ludźmi? Rozmawiała z tobą mama, pokazywała ci takie sytuacje? Jak to wyglądało? Czy chyba własnym przykładem pokazywała mi, że jednak ludzie są... Ludzie, z którymi się wiążemy, ludzie, z którymi przebywamy, mają wielkie znaczenie dla nas i wielki wpływ na nas, jakby, że warto się nad tym zastanowić, prawda, kogo. Ale w ogóle Natalia była dzieckiem, które wybrało sobie książkę jako lekturę podstawową. To był Mały Książę.
I ona się na tym wychowała i była tym zafascynowana. I tak i kieruje się tym, czego się tam nauczyła z tej książki i pewnie trochę i ode mnie. Kieruje się przez całe życie. Czyli pod sercem, ale... Dokładnie tak. Czy zdarzały się takie sytuacje, no musiały się zdarzać, że pani musiała tupnąć nogą i powiedzieć koniec kaprysów? Tego nie będzie. Chyba nawet nie było takiej potrzeby, bo nasze relacje były na tyle klarowne i zrozumiałe, że nie było potrzeby, żeby się wprowadzać w jakieś takie sztuczne schematy typu właśnie podkręcanie śruby. Nie musimy ciągle o konfliktach. A pani Grażyna, mam takie pytanie. Taki moment, w którym pani się zorientowała, że Natalia będzie artystką. Z dzieciństwa jeszcze. Pani pamięta taki moment? To było zabawne. Bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo byłam z nią, ona miała 2-3 latka. Nie miała 3 jeszcze. I była na placu zabaw w Parku Jazdowskim, ponieważ tam chodziłyśmy na spacery. I jakiś starszy pan, który był samotny, podszedł i obserwował moje dziecko, które chodziło po tych drabinkach. Zapytał, dlaczego ona nie... A nie, miała już 3 lata. Zapytał, dlaczego ona nie chodzi do przedszkola. Ja mówię, no otóż to jest mój problem. Ona po prostu nie chce chodzić do przedszkola. Zmusiła mnie do tego, żebym z nią została w domu. I ten pan popatrzył, ona sobie bardzo dobrze radziła na tych drabinkach i popatrzył i powiedział, no to będzie artystka. No ale ja tutaj muszę dodać, że mama jest sama duszą artystyczną i ma ogromną wrażliwość na piękno i na estetykę, dziękuję, bo jest z zawodu fotografem. A dziadek był aktorem, więc... Słuchaj, Natalia, to mam teraz w drugą stronę takie pytanie. Twoje pierwsze wspomnienie, takie ciepłe z dzieciństwa dotyczące twojej mamy. Ojejku, pierwsze ciepłe. Mhm. Ja tylko pamiętam, że mama miała taki sweterek beżowy z jakimś takim napisem. Nie wiem, skąd ten sweterek się znalazł u nas w domu. Tata z Paryża przywiózł. Jedyny ładny sweterek, jaki wtedy miałam. Pamiętam, że po prostu największy komfort i najszczęśliwsza byłam, jak leżałam, głowę opierałam o pierś mojej mamy na tym sweterku i czułam się wtedy całkowicie spełniona. Bezpieczna. Na pewno bezpieczna. Tak. A czy mama cię fotografuje, Natalia? Już nie, ale robiła to kiedyś. Chociaż bardziej chyba... To znaczy, prawda jest taka, że nie bardzo dawała się fotografować, niestety. Bardzo rogata dusza z tej Natalii. Tak. Zawsze łatwiej jest się dawać fotografować nieznajomym. Jasne. Czy ma pani jakąś wizję? Bo wiem, że jako rodzice uczymy się, że nasze dzieci niekoniecznie muszą spełniać nasze wyobrażenia o ich przyszłości. Dokładnie. Ale czy ciągle jeszcze gdzieś z tyłu głowy ma pani takie marzenie? Czegoś, co chciałaby pani dla Natalii? Zawsze jedynie... Najpoważniejsze pytania w pytaniu na śniadanie tutaj padają. No, słucham. Nie, zawsze jedynie tego, żeby realizowała się, żeby była zadowolona z siebie, żeby robiła coś, co dla niej jest ważne. No to chyba każda dorosła kobieta... I tylko tyle. Nie, ja zupełnie nie myślę o tym, jakoś nie projektuję na nią swoich pomysłów, nie. Chyba każda dorosła kobieta może życzyć tego dorosłej kobiecie, która jest jej bliska, tak? Czyli żeby się realizowała w życiu. Znaczy może... I zawodowo, i prywatnie. No właśnie, prywatnie może chciałabym, żeby z większą uwagą przyglądała się kobietom i przyjaźniła z kobietami. Żeby wiedziała, jakie ważne są relacje pomiędzy kobietami. Bo to, że wie, że ode mnie ma zawsze wsparcie w każdej sytuacji, to jest ważne i myślę, że ważne. I chciałabym, żeby się też umiała właśnie przywiązywać i przyjaźnić bardziej. I mam nadzieję, jak do tej pory, to raczej widzę, że tendencje są takie, żeby w kierunku męskim. Bardzo dobre tendencje, dziękuję wam bardzo. Bardzo czekałam, dokąd ta puenta zmierza. Piękna puenta. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję mi za to.